Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, wieków. Amen. Witamy Was w kolejnym tygodniu naszych rozważań wpisujących się w program Dusz Kościoła Wierze w Kościół Chrystusowy. Witają Was ksiądz Marcin Prudaczuk oraz Asia i Jacek Kędziercy. Dzisiejszy temat to temat związany z bierzmowaniem. Jesteśmy świadkami Chrystusa. Bierzmowanie to sakrament, który jest dopełnieniem sakramentu Chrztu Świętego. W sakramencie bierzmowania. Każdy z nas zawierza swoje życie Panu Bogu. Kiedy patrzymy na życie młodych ludzi, którzy przystępują do sakramentu bierzmowania, myślę, że nie zawsze mamy takie przekonanie, że ten człowiek dość młody tak świadomie wchodzi w to wszystko, co Kościół mu oferuje w sakramencie bierzmowania, czyli dary ducha świętego. Jest to pewnego rodzaju przymierze, w którym człowiek powierza się Panu Bogu, chce rozwijać swoją wiarę, chce odważnie korzystać z tych darów Ducha Świętego, a Pan Bóg ze swojej strony obdarza człowieka zaufaniem. Drodzy małżonkowie, jak w waszym życiu ten sakrament bierzmowania się realizuje w życiu was, ale również w życiu waszych dzieci? No cóż, nasz sakrament bierzmowania już był kilkanaście lat temu, w związku z tym właśnie odczytujemy wielki, wielkie błogosławieństwo w tym, że ponownie możemy niejako przeżywać przygotowanie do sakramentu bierzmowania właśnie razem z naszymi dziećmi. E, w tym roku nasza córka przy, przygotowuje się do sakramentu e, bierzmowania i właśnie zapytaliśmy ją, czym według niej, według młodej osoby jest sakrament bierzmowania. I ona oczywiście y, trochę językiem młodzieżowym odpowiedziała, że to jest taki kolejny level. Kolejne otwarcie drzwi. E, pierwszym takim levelem to był właśnie Chrzest Święty, gdy w ogóle otwieramy się na, na Kościół, prawda? Na sakrament, e, w Sakramencie Chrztu Świętego, potem Komunia Święta, gdy otwieramy się na Pana Jezusa, a teraz właśnie Sakrament Bierzmowania, gdy otwieramy się na Ducha Świętego, na Jego dary, ale też e, zobowiązuje nas to trochę. Uzdalnia właśnie, dodawania takiego świadectwa o prawdzie. I tutaj to jest właśnie istotne, że w sakramencie bierzmowania również przygotowujemy się do wzięcia odpowiedzialności za Kościół. W naszym życiu mieliśmy taką przygodę, i muszę powiedzieć, że to była wielka przygoda: e, przygotowania małej grupy młodzieży do sakramentu bierzmowania. I e, wiadomo, jak chcieliśmy. Spotkaliśmy się z nimi przez cały rok, chcieliśmy im przekazać pewne rzeczy, to sami musieliśmy to zgłębić. I tak stwierdziliśmy razem, e, jak bardzo byliśmy nieświadomi tego sakramentu, kiedy to my przeżywaliśmy e, sakrament bierzmowania. Jak bardzo płytko do tego podeszliśmy, i e, to wcale nie chodzi o to, że myśmy wtedy jakby. E, ten temat jakoś e, zlekceważyli, tylko po prostu e, to, że byliśmy młodzi i na tamtym etapie stało e, tak, jak potrafiliśmy, tak to przeżyliśmy. Ale powstała w nas pewnego rodzaju taka rozterka, czy myśmy na pewno ten sakrament przyjęli świadomie, skoro tak e, m, tyle brakowało nam e, wtedy do przyjęcia tego sakramentu e, w pełni. I mm, pewien ksiądz nam wtedy powiedział, że sakrament, sakrament bierzmowania jest e, jak taka aplikacja, która jest wygrywana na smartfon e, czy komputer. Ta aplikacja została wgrana w nas na trwałe, na stałe. I ona już nie zostanie e, odinstalowana. odinstalowana. Tylko kwestia jest tego, czy my zechcemy jej użyć. I ta decyzja, kiedy zechcemy jej użyć, ona należy tylko do nas. Czyli y, życie mocą Ducha Świętego, życie mocą sakramentu bierzmowania, jest dla nas dostępne w każdej chwili. Tylko jest tak. Kwestia... Musimy chcieć używać tego sakramentu i chcieć używać darów Ducha Świętego. Jak to zrobili apostołowie właśnie w Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy wcześniej tacy przerażeni, przestraszeni, kiedy tacy bojaźliwi siedzieli zamknięci, a po właśnie wyraniu Ducha Świętego wyszli. Z wielką wiarą, z wielką mocą nawracali tysiące. I tak w naszym życiu też obserwujemy e, te sytuacje, kiedy modlimy się o pomoc Ducha Świętego, e, no, przed różnymi wydarzeniami. E, Im bardziej e, jesteśmy słabi, tym gorliwiej się modlimy. I tyle razy nas zaskoczył Duch Święty tym, co się wydarzyło. Także warto korzystać z tej wielkiej mocy sakramentu pierzmowania. Myślę, że z tego Waszego świadectwa płynie też e, pewne przesłanie dla innych rodziców, e, małżonków, że podczas przeżywania sakramentu bierzmowania swojego dziecka również możemy sami się rozwijać. Możemy również gdzieś zgłębiać temat e, tego bierzmowania również i w naszym życiu. E, też słuchając tego świadectwa, e, myślę, że ten dar męstwa e, został Wam dany, i, i prośmy również o ten dar e, w życiu każdego z nas.